W takim razie zapytam o Państwa wspomnienia związane z ulicą Kościuszki, sięgając do tych najdawniejszych, najbardziej oddalonych w czasie. Jakie wspomnienia właśnie dotyczące czy to miejsc, czy to jakichś takich wydarzeń związanych właśnie, czy usytuowanych gdzieś w okolicach ulicy Kościuszki Państwo mają? No ja tak bardzo dawnych wspomnień to nie mam. Ale mieszkałam w Brynowie na Ptaszym Osiedlu od drugiej klasy szkoły podstawowej, no i przez okres liceum i studiów codziennie tam i z powrotem przemierzałam tą ulicę. No, Państwo tutaj mówili o takich w miarę wesołych wspomnieniach, a ja mam z ulicą Kościuszki jedno wspomnienie bardzo smutne. Mianowicie nie wiem, czy to nie była największa taka w sumie katastrofa lądowa, jak w 75 roku autobus z przyczepą Jelcz ściągnął po prostu ludzi ze schodków tramwaju i tych, którzy już stali na ulicy. Krótko później się pojawiły właśnie po tym tragicznym wypadku, gdzie zginęło, no już teraz bardzo nie pamiętam ile osób, ale w tej liczbie mogłabym być i ja, tylko że ten tramwaj mi po prostu z moją przyjaciółką uciekł. Ja jechałam następnym. No i wtedy powstały i przy ulicy na przecięciu Kościuszki z Drozdów i ze Słowików wtedy powstały te przejścia podziemne, które są do dzisiaj zresztą w nie najlepszym stanie. Na ulicy Kościuszki obserwowałam przede wszystkim ludzi. Będąc licealistką, zauważyłam, że po prostu na ulicy Kościuszki wysiadają z tramwaju w określonych miejscach bardzo dystyngowane i elegancko ubrane panie, które później spotykałam w teatrze na przykład, ale niestety nazwiska nie pamiętam, bardzo charakterystycznej pani. W każdym razie to zapamiętałam i takie same dystyngowane osoby spotkałam dopiero w Krakowie, kiedy tam sobie studiowałam podyplomowo. Pamiętam niektóre sklepy, na przykład taki, dawniej to były modystki, więc na Kościuszki się chyba najbardziej taki okazały sklep był, gdzie moja matka kupowała sobie przepiękny koronkowy kapelusz. Wtedy one były strasznie modne, albo koronkowe, albo takie ażurkowe z kwiatami. No i to właśnie tam było. No po drodze też pamiętam winiarnię Bachus, która, no, w której nieraz bywałam i te wszystkie sklepienia i wnętrze, to każdy zapamięta. Teraz niestety już jej nie ma, ale wnętrze w miarę zostało zachowane. Co jeszcze pamiętam z ulicy Kościuszki? Lody Kasate. No, Lody Kasate, to już tutaj ktoś z Państwa mówi. Tam zawsze były kolejki przy tym, no, z placu. Kościuszki 8. Nawet nie wiem, czy one były takie dobre, ale one były takie słynne. Były oblegane, były niesamowite kolejki. Każdy po prostu uważał, że na przyjęciu jakimś rodzinnym muszą się pojawić jako deser Lody Kasate i wszyscy tam wystawali. Głąbik chyba się nazywał ten człowiek. Głąbik. A tego to nie pamiętam, Głąbik możliwe. Głąbik, takie były takie kasaty. Się po schodkach do tego. A te lody były w papierze takim pergaminowym zawinięte. No i każdy leciał do domu, bo wtedy były dosyć ograniczone środki, jak chodzi o możliwości przemieszczania się z lodami. No pamiętam też taką bardzo charakterystyczną postać, o której mój mąż wie więcej. Ja go widziałam kilka razy na rogu, no na placu Miarki i często ten pan wystawał, obserwując tak jakby ruch uliczny. No miałam też wielu znajomych z Mickiewicza, bo ja też chodziłam tylko po panu do Mickiewicza. No i miałam kilku znajomych, na przykład syna ówczesnego scenografa Teatru Śląskiego. I on, dzięki niemu poznałam kilka osób, które miały szczęście mieszkać w tych pięknych kamienicach. Wtedy pozobaczyłam te mieszkania, no i po prostu serce mi się krajało, że ja ich nie widzę. No to właściwie na razie wszystko. A jeżeli chodzi o pana wspomnienie?
Ja w 1952 roku z rodzicami zamieszkałem na Koszutce Katowickiej. To było wtedy nowe osiedle w Katowicach, a to był jednocześnie mój rok urodzenia. I tam mieszkaliśmy do roku 1959. I właśnie takim miejscem naszych wypadów, zwłaszcza niedzielnych, to był Park Kościuszki. I całą tą drogę z osiedla Kościuszki do Parku Kościuszki, mniej więcej około 4 km, przechodziliśmy pieszo. I ja z perspektywy takiego 3-4-latka, który sam pieszo tą ulicą szedł, z rodzicami oczywiście, ale na nogach własnych, to pamiętam tą ulicę jako najdłuższą ulicę świata. To była męka tam do tego parku dojść, ale było tam tyle atrakcji, że to wszystko potem rekompensowało. Zwłaszcza, że wówczas ta wieża spadochronowa była czynna, te skoki na spadochronach się oglądało. Pamiętam drewniany kościół świętego Michała, który tam do dzisiaj stoi, a obok tego kościoła, co najlepiej pamiętam i z czego wielokrotnie korzystałem zimą, był tor saneczkowy. Czynny w tamtych latach, teraz nie wiem. Czynny. Ale, czynny. Jest odnowiony. Ale wtedy on był oblegany zarówno przez dzieci, młodzież, jak i rodzice tam też na tych sankach z dziećmi zjeżdżali. I to ileś tam tych zimowych sezonów spędzałem oczywiście, kiedy była odpowiednia pogoda. No ale to, o czym żona zaczęła mówić, była taka charakterystyczna postać, którą kilkakrotnie w latach 60. spotykałem tam na ulicy Kościuszki. Miałem już wtedy 12-13 lat, to już samodzielnie się poruszałem, bo od 59 roku mieszkałem z rodzicami na ulicy Dąbrowskiego, więc w bliskim sąsiedztwie ulicy Kościuszki. Często tam bywałem na placu Miarki na ulicy Kościuszki. Tam spotykałem takiego charakterystycznego starszego pana, który ubrany był takie charakterystyczne spodnie pumpy, zapinane tuż pod kolanem. Poniżej na łydkach miał skarpety, czy też rajtuzy, nie wiem dokładnie. W każdym razie charakterystyczne, bardzo fantazyjne trzewiki, których na pewno w żadnym PRL-owskim sklepie wtedy nie można było kupić. W surducie takim oryginalnym i z takim biretem na głowie, bardzo fantazyjnym również, z wąsikiem podkręconym z lekka, no trochę a la Salvador Dali, i z laseczką. Chudy był jak patyk. I on sobie spacerował tą ulicą Kościuszki do placu Miarki i potem z powrotem do góry. I tak go wielokrotnie tam widywałem. I w roku 1970, kiedy miałem 18 lat i byłem w czwartej klasie przedmaturalnej Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, to była taka duża uczelnia średnia techniczna w tamtym czasie na ulicy Krasińskiego, no to zostałem zaangażowany w Narodowy Spis Powszechny. W 1970 roku taki spis się odbył. Przeszedłem przeszkolenie. Mniej więcej 10 dni nie musiałem chodzić na lekcje. Jako rachmistrz. I jako rachmistrz spisowy pracowałem. I miałem do odwiedzenia kilkadziesiąt mieszkań w rejonach ulicy Dąbrowskiego, ulicy Batorego, Plebiscytowej i Kościuszki właśnie. I któregoś dnia zaszedłem z tym plikiem do wypełnienia, to zwykle około półtorej godziny w jednym mieszkaniu musiałem spędzić, bo czasami nawet trzeba było dokonywać obmiarów pomieszczeń, bo tam były tak dokładne zapisy w tych arkuszach, których chyba było 8 czy 10 formatu A4 do wypełnienia. I zaszedłem właśnie na ulicę Kościuszki 42A. To jest taki bardzo efektowny budynek, stara kamienica, w kształcie litery C. Tam są trzy numery, 42, 42A i 44. Tu już ten adres został wymieniony, 44. A ta 42A to jest ta centralna część tej kamienicy. I tam na parterze, bodajże pod numerem 1, zapukałem do drzwi mieszkania, które miałem odwiedzić. I otworzyła mi pani, taka korpulentna niewiasta, około 60-tki. Jak się później okazało, gospodyni, zaprosiła mnie do salonu w takim starym, dobrym stylu. I tam siedział właśnie ów pan, którego pamiętałem z
spacerów po ulicy Kościuszki i jak potem się dowiedziałem z tej dokumentacji, którą wypełniałem, że ten pan się nazywa Michał Scipio del Campo i urodzony był w 1887 roku na terenach aktualnej Ukrainy. Skończył studia inżynieryjne. Tyle wtedy się o nim dowiedziałem i że ta kamienica była jego własnością. A jeszcze tam był taki przy wejściu szyld, że ten pan pracował jako wówczas jako tłumacz przysięgły języka norweskiego. No, pospisywałem tam to wszystko. Pani gospodyni poczęstowała nas herbatą, ciasteczkami. No i później, mniej więcej na przestrzeni kolejnych tam 3-4 lat, ukazały się w Dzienniku Zachodnim dwa artykuły, przynajmniej ja dopatrzyłem się dwóch, na temat właśnie tej postaci. Okazało się, że Michał Scipio del Campo skończył Politechnikę w Oslo, był inżynierem lotnictwa, taką miał specjalność. W 1910 roku w Paryżu zdobył dyplom pilota. W roku 1914 razem z bardzo znanym, dużo głośniejszym od niego, nawet uważam, że niekoniecznie zasłużenie, bo jak dalej powiem, ten Michał Scipio del Campo to rzeczywiście jest człowiek może mało opisany, ale bardzo, bardzo znany lotnik z tamtych czasów, pionier lotnictwa, i w 1914 roku z polskim pilotem Janem Nagórskim latał na przykład nad Arktyką. To były pierwsze przeloty dokonywane nad Arktyką. Otworzył w Warszawie własną szkołę lotniczą. To jest zapis nawet na temat tego w Encyklopedii Powszechnej z 13-tomowej z 1967 roku i później tam też taka 2-3-zdaniowa wzmianka o tej postaci jest w Encyklopedii Popularnej z 1998 roku, ale bardzo niewiele jest, bardzo skąpo tych informacji jest. Z tych artykułów w dzienniku się można było znacznie więcej dowiedzieć, na przykład tego, że na lotnisku na Muchowcu katowickim stał samolot, którego właścicielem był Michał Scipio del Campo i to był jeden z 5 prywatnych samolotów w Polsce. Ale skąd on się wziął na ulicy? No to był jego samolot, który on zapewnie sobie zakupił i stał na tym lotnisku ten samolot i on nim czasem, pewnie jak był młodszy, bo kiedy ja go poznałem w tym mieszkaniu, to on już miał wtedy w 70 roku 83 lata. Wcześniej z tego samolotu korzystał jako pilot. Ale skąd pan del Campo się w Katowicach znalazł? Tego nie wiem, skąd się znalazł w Katowicach. Tym bardziej, że ta kamienica jest kamienicą przedwojenną. A z kolei, jeżeli prowadził szkołę lotniczą w Warszawie przed wojną, no to albo tą kamienicę nabył, już gotową, wybudowaną przed wojną i się do niej wprowadził, albo jeszcze przed wojną się przeniósł do Katowic i wybudował tą kamienicę. No, nie wiem, bo nie znalazłem źródła na ten temat, też mnie to zaciekawiło. Natomiast jeszcze w tych latach 80. posiadał ten samolot, którego już nawet nie użytkował, ale on jeszcze był tam na Muchowcu w hangarze przechowywany. No i był taki czas kilku lat. Ja jeździłem często do Brynowa, bo tam żona mieszkała na Ptasim Osiedlu, a myśmy mieli taki 4-letni okres narzeczeństwa. Ja tam niemalże codziennie jeździłem. I właśnie w tych latach 70. I jeszcze tam widywałem tego pana gdzieś tam z tramwaju czy na rowerze, jak jechałem. Jeszcze parę razy go widziałem. Ale później go przestałem widywać, a po krótkim czasie, jak wzięliśmy ślub, przenieśliśmy się na 3 lata do Bielska Białej. I tam mieszkaliśmy, tam nie czytałem Dziennika Zachodniego, tam czytałem lokalną Kronikę Beskidzką. I nic więcej już na temat tej osoby się nie doczytałem. I później jak wróciliśmy do Katowic, z kolei zamieszkaliśmy na katowickim osiedlu Tysiąclecia, to już więcej nie miałem kontaktu z tym nazwiskiem w ogóle. Ale
W 2001 roku zmarła moja mama, w 2002, przepraszam, w styczniu, na początku stycznia. I została pochowana tam obok ojca na cmentarzu przy ulicy Francuskiej. I ja tak sobie kilka dni po tym pogrzebie, nie wiem skąd mi się to wzięło, tak zacząłem się nagle zastanawiać, przyszedł mi do głowy ten Michał Scipio del Campo. Przechodziłem tam koło tej kamienicy na kościuszki, ona tak zwracała uwagę, tak do dzisiaj zwraca uwagę, jako jeden z efektowniejszych budynków na tej ulicy. I sobie myślę, kurczę, gdyby ten Michał żył, to musiałby mieć już około 110 lat. To chyba niemożliwe. A nie słyszałem, że umarł. Może coś w tym dzienniku było, kiedy ja mieszkałem w Bielsku i tego nie przeczytałem. No i przyjechałem mniej więcej 3-4 dni, około 15 stycznia to było, na ten cmentarz, kilka dni po pogrzebie mamy. I chciałem zaparkować jak zwykle na ulicy Francuskiej przed głównym wejściem na cmentarz, ale nie było miejsca, więc zjechałem Francuską w dół, skręciłem w prawo w 27 stycznia, następnie w prawo w ulicę Damrota i z przeciwnego końca cmentarza się zatrzymałem na ulicy Damrota, tam znalazłem miejsce. Ale to miejsce było tuż przy wejściu na tą część ewangelicką tego cmentarza, bo tam są dwa cmentarze do siebie przyległe. Nigdy na tym cmentarzu ewangelickim wcześniej nie byłem i tak sobie myślę, skoro już stoję tu przed tą furtą cmentarną, to pójdę przez ten cmentarz ewangelicki do Francuskiej i tam zaraz blisko wejścia od ulicy Francuskiej był ten grób moich rodziców. I tak zrobiłem. I już była taka szarówka, bo to było po godzinie 16, połowa stycznia. I zwykle mam taki zwyczaj, idę główną aleją cmentarza czytać tam nazwiska na nagrobkach. Niewiele co widziałem, ale nagle taki monumentalny dosyć pomnik, niemalże na niego wlazłem. Pomnik jak gdyby przypominający ołtarz kościelny, tylko ta duża płyta taka ustawiona była w taki pochyły sposób w kierunku tego, który stał przed frontem i mógł przeczytać. I tam wyryty w kamieniu, w granicie, wielkimi literami wysokimi na 35 cm przez całą długość tej płyty napis: Michał Scipio del Campo, inżynier lotnik, urodzony w 1873, zmarły w 1980. szóstym, czyli dożył 97 lat. Ale wtedy, jak ja o nim pomyślałem i kiedy tam byłem na tym cmentarzu, to już było lata po jego pogrzebie. I takie skojarzenie, że dzień wcześniej o nim pomyślałem i tu nagle wchodzę na ten... Po prostu było to dla mnie takie wydarzenie niesamowite. Może teraz oddajmy głos pani i zapytam ponownie o wspomnienia, te najwcześniejsze związane z ulicą. Takich najwcześniejszych to ja nie mam, bo ja mieszkałam na początku swojego życia w Rudzie Śląskiej. Tu się przeprowadziłam dopiero w 70 roku do Brynowa. A dlaczego się dopiero wtedy przeprowadziłam, a nie mieszkałam tu zawsze? Moi dziadkowie wybudowali wille w Brynowie na ulicy Kościuszki 190. To jest Kościuszki i Huberta na rogu. Fajna, modernistyczna willa. W 35 roku wybudowali. Wybudowała to moja babcia za pieniądze dziadka, który był adwokatem i był pierwszym dziekanem Izby Adwokackiej. I mojego ojca i mojego stryja. Wtedy jeszcze byli kawalerami. Ojciec był lekarzem, ten był sędzią, także pieniądze pewnie mieli, skoro wybudowali. Nawet ta budowa szybko się udała, bo zaczęli wiosną, w grudniu już mieszkali. No ale w 39 roku wojna. No, wojna, wiadomo, jest wróg, no to tak jakoś człowiek może inaczej patrzy na tych wszystkich innych, którzy zawłaszczają cokolwiek, jak potem na swoich. No ale wyeksmitowali moich babci i tych synów.
ponieważ mój ojciec był lekarzem i stracił nogę na wojnie zaraz w październiku, ale w polskim wojsku był, nie w opcji niemieckiej, że tak powiem. W każdym bądź razie w Kieleckim, tam w Pacanowie, no, wrócił jako inwalida wojenny i dostał karną posadę właśnie w tej Rudzie. No, a stryj zaraz 25 września w 1939 roku zginął w Warszawie. Także ta babcia została właściwie w październiku, myślała, że jest sama na świecie, że już nie ma dzieci. No ale się okazało, że ten tata jednak tą nogę ma amputowaną tylko i wrócił, no i dostał tą karną posadę tam w tej Rudzie. No trwało to bardzo długo, nim się tu człowiek wprowadził, bo tak, podczas okupacji mieszkał naczelny lekarz gestapo, doktor Szturm. No mieszkał tam, no, z rodziną, nie wiem, miał zaś 4 dzieci. Poszedł w 45 roku do siebie, to przejął komitet wojewódzki. Pierwszy sekretarz partii, pan Olszewski, zamieszkał w naszej willi. A my domy, znowu w tej Rudzie, dalej. No i tak, no, mieszkał pan Olszewski, potem poszedł do tego, do Pragi jako ambasador. Przejął Ministerstwo Górnictwa, pan minister Fabryś mieszkał. Znowu żeśmy tam nie mogli się dostać, no ale tak, ta nasza jednak walka trwała troszkę o to mieszkanie, ale no jak... Tacy malutcy do takich bosów, to wręcz niemożliwe jest. W każdym razie tak, ponieważ moja siostra już też wtedy miała rodzinę, a pan minister mieszkał z córką, mężatką. Tak, a willa jest obszerna, także minister na parterze mieszkał, a córka z rodziną na piętrze. I ta moja siostra dostała się tam wreszcie do tego, do tej naszej willi, ale dzięki Ziętkowi. Bo Ziętek znał nas i po prostu podpisał tego przydział na mieszkanie. No ale jeszcze ta góra została. Jak się wyprowadzili państwo Musialikowie, no może pani zna, jak pani z osiedla, na pewno Musialików też, on był dyrektorem. W ogóle tą Hubertę też bardzo dobrze znam. Aha, no to pani wie, o jakim domu tak. Ja rozmawiam. No właśnie. No to wtedy oni się wyprowadzili, wie pani co, i wtedy ja tam chciałam zamieszkać. No ale perturbacje były niesamowite, bo przecież do swojego domu, jak ja się mogę dostać, nie mogę. W każdym razie jeszcze wtedy była administracyjny inny ten układ, bo jeszcze była Gromadzka Rada Narodowa i tak dalej. Tam się starał pan Reiser, który był dyrektorem separatora, no i miał wielkie poparcie, żeby tam pójść, bo przecież wiadomo. No ale tak trwało to trwało, bo się odwoływałam. W końcu jak doszło do Wojewódzkiej Rady Narodowej, okazało się, że reprezentował pan, czy teraz jak się nazywał, jak się nazywa taki poseł z takim tu zawsze bursztynem na sztuka. Pojęcia. Nie mam pojęcia do nazwisk tych, to nie ja. Jest, kochany. Na pewno. No, wiecie, mogę państwo, sobie kojarzyć, ale nazwiska pani, na pewno. No, uleciało mi nazwisko, bo to przecież tylko był incydent. W każdym bądź razie pan radca mówi tak, Kościuszki 190. No, ja miałam wtedy już inne nazwisko, siostra też, więc nie kojarzył zupełnie. I mówię, ale to przecież jest willa Czaplów. No właśnie, to my jesteśmy Czaplanki. I tak poprowadził tą rozprawę, że powiedział panu Reiserowi, proszę pana, ja mam znajomości w spółdzielni mieszkaniowej, może pana Paderewskiego, nawet 2 mieszkania, ja to panu załatwię, na pewno to panu załatwię, ale nie, bo ja chcę mieszkać w willi z ogrodem i z garażem i w południowej dzielnicy. No ale to są panie, to są właścicielki tego domu. No w każdym razie, w czym był problem? Problem był w tym, że dom nie był włączony spod kwaterunku. No ale udało się to tam, no, póki się nie uprawomocnił ten wyrok, można to tam oczywiście było załatwić. No. Dokonało się tego. No i tym sposobem tam mieszkamy. Ale właśnie... Czyli w którym roku? W 70, a siostra w 68. Mhm. No. I tak, no także wie pani, dom miał rzeczywiście historię taką fajną, bo ja pamiętam na przykład jeszcze w Rudzie, jak nas odwiedzali, tego też różne znakomitości, to przeważnie byli adwokaci, czy tam sędziowie,
też pan Rymer, bo to był kolega mojego ojca, razem studiowali w Poznaniu, ten prawo, ten medycynę i tak dalej. No także mam takie wspomnienia, a potem już takie bardzo nieprzyjemne, to ze stanem wojennym, jak pod domem jechały czołgi, tam skręcały w Rolną i jechały, Jezus kochany, to tam, ten szum jeszcze dzisiaj słyszę. No a tam w ogóle, no myślę, żeby się wszyscy cieszyli, szczególnie ten nasz dziadek, który pewnie tą forsę zostawił na to wszystko, bo był bardzo cenionym człowiekiem właśnie tu w Katowicach. Gwiazdy legendy dawnych Katowic jest też postać naszego dziadka, a w Ludzie jest ulica mojego ojca, bo był dobrym lekarzem i człowiekiem i w ogóle też jako osoba godna przypomnienia występuje tam. No a tak Kościuszki, no to wie pani co, ja już wtedy nie chodziłam na randki, bo ja już byłam mężatka, to nie chodziłam do parku Kościuszki na randki, tylko na spacer. Tak, bo to już było wszystko poza mną. I jakieś takie miejsca z... Ale wie pani co, właściwie to chyba, nie wiem, targowisko. Raz tylko pamiętam, że byłam, chyba cyrk to był. I pan robił takie czary-mary z jakimś królikiem, czy skaczką, czy tam w kapeluszu. A ja widziałam, jak on to robi. I on mnie wyprosił. Mówi, proszę iść, ta pani musi opuścić. No. A to w okolicach hali parkowej, tak? W hali parkowej, tak. To jeszcze jak były dobre czasy. No a potem była Bilanie, czy tam inne te sklepy różne takie. No i tak. I to byłoby wszystko, bo ja już tu oprypłam. A poza tym już chyba pani chce iść do domu. Nie, spokojnie, spokojnie. Ale wszystkim polecam właśnie to, co pani powiedziała o tym kościółku i wcześniej panowie, że niezapomniane tak. Tam właśnie pasterka. No. No po prostu idealne miejsce. Bardzo. W Katowicach na pewno. Bardzo. Takie no właśnie. A jeżeli chodzi o takie wspomnienia związane z tym, co państwo jako albo osoby młodsze, albo dojrzałe na ulicy Kościuszki, czy właśnie w parku Kościuszki, co państwo robili? Jakie, nie wiem, jakie aktywności można było w tej okolicy realizować? Wspomnieli państwo w rozmowie o tych takich lokalach, czy to właśnie o cukierni, czy to o winiarni, ale czy były jakieś takie, nie wiem, jakieś może właśnie sporty, czy jakieś rozrywki, które państwo pamiętają, może jakieś konkretne wydarzenia związane na przykład, czy odbywające się w hali parkowej, pani powiedziała. To były dyskoteki, też to wiem, bo nieraz tam wieczorem jechał mój szwagier po Jożdżeńca, bo tam właśnie chodził na dyskoteki. No ale to, jakie by to musiało być lata 80., późne 80. Jakieś tak. No myśmy w pewnych latach bywali w parku codziennie niemalże na rowerach, bo tam po prostu z Ptasiego Osiedla no, było tak. Pod kamieniem i tam się jeździło, albo się jeździło w stronę lotniska na Muchowcu, albo właśnie do parku Kościuszki. No i z takich ciekawszych parków Kościuszki imprez, to pamiętam, był taki... jakby doroczny taki festiwal, mini festiwal piosenki czy pieśni operowej i operetkowej, który prowadził Bogusław Kaczyński. Tak, przez kilka lat to tam było organizowane. No, pamiętam ostatni raz, kiedy tam byłem, to Bogusław Kaczyński już był chory, był po udarze. Tam był, miał osobę, która go wspomagała, ale nadal bardzo ciekawie mówił i prowadził świetnie te koncerty. Później zaprzestano, bo Bogusław Kaczyński zmarł, a ta tradycja z jakichś innych jeszcze powodów chyba się skończyła. No a w hali parkowej dwa takie duże koncerty, powiedzmy międzynarodowe, pamiętam, w 1965 roku ja byłem w 7 klasie szkoły podstawowej, był tam występ grupy Animals, Dom Wschodzącego Słońca, między innymi wykonywali, w trakcie to którego spokojnego utworu, jak przeczytałem potem w gazecie, bo zostało to policzone, połamano 44 krzesła na sali, na widowni, tak. No i taki duży koncert, pamiętam, piękną białą limuzyną zajechał wtedy tam Gott, czeski śpiewak Gott, Karol Gott, tak. A ja pamiętam, moim zdaniem w tamtych czasach najładniejszą i najbardziej awangardowo Adę Rusowicz. No, wydawało mi się,
no, szczytem awangardy, szczytem elegancji i urody. I teraz z przyjemnością patrzę na jej córkę, która jest jakby jej takim zwierciadlanym odbiciem. No wtedy z bliska właśnie wtedy widziałam big bitowców, a wcześniej dzięki synowi tego scenografa, który mówiłam, pana Zenona Moskwy, no to miałam przyjemność, no różnie to bywało, no poznać część tak zwanej bohemy, no oczywiście w tej mojej grupie wiekowej, no między innymi późniejszych członków Dżemu, nie tylko. No jeszcze, przepraszam. A nie, proszę, proszę. Ja tylko jeszcze pamiętam ze spacerów czasami pana Killera z żoną właśnie i takie właśnie z daleka się rzucał, bo miał te włosy takie zawsze elektryzowane i tak się zastanawiam. Nie widać, żeby były nalakierowane. Co on robi? Czy pod prądem, czy co? Nie? Takie mówię, takie. No, bardzo sympatyczne. Strasznie lubił szybko jeździć. To może te włosy w trakcie tych jego nocnych eskapad z dużą szybkością. A jeszcze pani coś o Parku Kościuszki chyba? Przed nie, ja po prostu pamiętam, że jak właśnie jeździłam tymi tramwajami przez te 8 lat non-stop tam i z powrotem, to pamiętam, że jak mijałam tą dla mnie wtedy szarą część Kościuszki, podobały mi się po prawej stronie w tych starych willach, bo ja mieszkałam w tej nowej części. Pamiętam kwiaty na wiosnę, takie, których się nie spotykało. Dopiero później, jak się to moja część osiedla Ptasiego rozwinęła, no to wtedy można było zobaczyć magnolie i inne kwiaty w tamtych czasach niespotykane zbyt często. No właśnie. I z Koszutki, z centrum Katowic jeździło się też właśnie na te łąki brynowskie. Tam wtedy jeszcze nie było Ptasiego Osiedla po lewej stronie tego Ptasiego Osiedla A, tylko były takie łąki, które się ciągnęły aż tam do lasu. Tam były krowy, ja teraz pamiętam. Tak, i tam się ludzie rozkładali. Tam z były krowy, ja to pamiętam. Chodziły tam rodzice było z dziećmi i było. Jak oni się razem strącili? Tak. To no, teraz tam no więc właśnie, ich krowy tam chodziły. Z tego, co ja pamiętam, to ta pani często tam zachodziła po małżonka, który gdzieś tam się wybrał, a małżonek no trochę zasłabł po drodze. No i pamiętam, że te krowy zostawiały po sobie ślady, które później niektórzy zbierali do swoich ogródków, żeby nawozić. Tak, no w 1935 roku, jak oni to kupowali, to tam były lasy i pola. Tak. To od jakiegoś. A tych strączywików to pamiętam i te ich krowy, no pamiętam. A potem to już wszystko zarosło, a już jak się powprowadzali tam panowie Gierę, Grudzień i inni, tak, no to już w ogóle. Ale to wtedy było bezpiecznie. No było bezpiecznie, a tylko się właśnie wyprowadzili do Ustronia, to zaraz nas okradli. Tak? No tam w ogóle nie jedno takie było wydarzenie. No, tak, okradli nas, ale rzeczywiście. A czy z tą częścią, czy też z innymi częściami ulicy Kościuszki mają państwo jakieś takie wspomnienia dotyczące jakichś ulubionych rzeczy, czy to ulubione, nie wiem, smaki, albo ulubione miejsca do, nie wiem, zabawy, odpoczynku? Czy, no to zielone jakieś oczko i cały park. Mhm. Na pewno. Tak. To takie było. No, Lasmiarki również był takim miejscem spotkań. Ja miałem kolegę na przykład, który mieszkał na Kilińskiego, chodził ze mną do tych śląskich zakładów, do klasy i spotykaliśmy się w pół drogi właśnie. Ja wychodziłem z Dąbrowskiego, z Kilińskiego i na placu Miarki się spotykaliśmy i tam zwykle sobie godzinkę na ławce posiedzieliśmy, porozmawialiśmy, paliliśmy pierwsze papierosy. Młoda była, tak. W sąsiedztwie była kawiarnia Telimena, w której też można się było piwa napić poza kawą. No a takie właśnie miejsce często odwiedzane, to była chyba taka jedyna opisana jako winiarnia, właśnie ta winiarnia Bachus na Kościuszki pod numerem bodajże 4 albo 6, no, na samym zakręcie tam. Właśnie taka była mroczna, taka bardzo. A pod numerem 2, czyli na samym początku Kościuszki, był właśnie bar Mleczny długi czas i tam
ta młodzież, która przyjeżdżała do tych śląskich zakładów, a później Politechniki, bo tam w tym budynku później Politechnika, gdzie ja studiowałem, na Krasińskiego się mieściła, więc te rzesze studentów, a wcześniej uczniów, przewalały się tą ulicą od dworca 27 stycznia w kierunku tych swoich szkół. I bardzo często właśnie korzystało się z tego baru mlecznego tam na rogu Kościuszki Kochanowskiego. Czyli na wysokości kino, teatru. Tak, naprzeciwko kino, teatru, dzisiaj Rialto. Tak. No tak, teraz są materiały polskie. Tam ilekroć się zaszło do tego baru w tych godzinach, powiedzmy pomiędzy godzinami rannymi a wieczornymi, to zawsze tam kogoś znajomego z klasy, ze szkoły się spotykało. Ja spotykałam wszystkich prawie w tej szesnastce ze wszystkich liceów, bo tam prawie każdy musiał w tamtych czasach, dojechać. Dzieci jeszcze nie dojeżdżały samochodami do szkół, więc wszyscy w tych trawach do Konopnickiej, do Pika, no każdy z Brynowa czy z końca Kościuszki musiał jechać tym tramwajem. Dlatego ja miałam przegląd sytuacji. Ja to wszystko załatwiłam w Rudzie, także mi trudno powiedzieć. No i tak... To już nie powiem nic więcej na ten temat, bo po prostu jakoś tak... No ale śmiało można powiedzieć, że to jest taka, no nie wiem czy dobre słowo, dystyngowana, najbardziej reprezentacyjna, najstarsza, moim zdaniem przynajmniej, nie wiem czy tak jest naprawdę, ulica Katowic. I mam nadzieję, że jeżeli się będzie zmieniała, to... A zmienia się... Bo teraz rzeczywiście widać, że się remontuje przynajmniej fasady. No to fasady ale to wydarowała, już... ale żeby nie było tam za dużo jakichś. Ja mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie to nie służy temu, żeby zachować w pamięci to, co tam jeszcze dzisiaj jest, czy było wcześniej, bo za chwilę zostanie wszystko przebudowane i zmienione. No nie, mam nadzieję, że należałoby charakter tej ulicy zachować. A tego Michała Scipio del Campo tam może uhonorować jakąś ławeczką koło tego wspaniałego budynku, w którym mieszkał, bo to naprawdę jest może mało opisana, ale taka wybitna postać. Naprawdę to pionier europejskiego lotnictwa. Jego pamiętam. Światowego właściwie lotnictwa, bo wtedy to lotnictwo się w Europie zaczęło. To pozostaje nam mieć nadzieję, że będzie dokładnie tak, jak Państwo mówią, to znaczy, że postaci, które gdzieś z ulicą Kościuszki są, były związane, będą miały swoje miejsce upamiętnione i to, o czym Pani wspomniała, to znaczy, że te zmiany w obrębie ulicy Kościuszki będą raczej działały na rzecz właśnie odświeżenia tego, co stare, a nie zmiany i nie niweczenia tego, co jest. Okay. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. My też dziękujemy bardzo, przepraszamy, że tak długo. Jesteśmy tu dla Państwa. Dziękuję za to, że znaleźli Państwo czas i ochotę na to, żeby z nami porozmawiać. Dziękuję. My też dziękujemy bardzo, bardzo nam było miło. A ja tu Pani zostawiam.